Hollywoodzka identity politics i związane z nią zwyczaje obsadzania w rolach w różnych serialach i filmach postaci o różnych kolorach skóry, różnej orientacji seksualnej, różnych światopoglądach politycznych doprowadziła do tego, że coraz częściej wybuchają wśród widzów, graczy i czytelników kontrowersje związane z tym, że jakoś postać, którą kojarzyli dotychczas jako białoskórą, jak na przykład Anna Boleyn, nagle jest grana przez aktorkę czarnoskórą. I problem zaczyna się wtedy, gdy mowa wbrew pozorom o światach fantastycznych. Bo jeśli chodzi o światy historyczne, to nie mamy zasadniczo wątpliwości. Możemy zajrzeć do źródeł i przekonać się, jak kto wyglądał. Natomiast w narracjach fantastycznych tej łatwości już nie mamy, bo one są jedynym oknem dostępowym, jaki mamy do tego świata. I paradoksalnie właśnie tego rodzaju światy sprawiają, że o wiele nam ciężej jest podejmować tego rodzaju dyskusje. No i można sobie zadać pytanie, czy skoro nie mamy problemu, zakładając, że jesteśmy bardzo liberalni i wyrozumiali z tym, że osoby o białym kolorze skóry są grane przez osoby o czarną skórę i vice versa, to czy tak samo będzie w wypadku istot, których nie ma, istot fantastycznych? No i tak się składa, że mamy bardzo dobry case, to znaczy Jodie Turner-Smith została wykastowana do roli elfki w drugim sezonie serialu Wiedźmin. I odpowiadając na pytanie, czy elf może być czarny, mógłbym po prostu przywołać etymologię tego słowa i wskazać na to, że jakkolwiek w pierwszych zdaniach się dowiadujemy tego, co wiemy zasadniczo, to znaczy, że mowa o fantastycznym stworzeniu, którego nie ma, o rasie w zasadzie, nadnaturalnych istot potężnych w magii czy w manie, to już w drugim akapicie widzimy, że elf, plural elves, pochodzi z protogermańskiego albinio. Możemy kojarzyć to jako albus alba album łacińskie również, prawda? Czyli biały. Elf etymologicznie wiąże się z białym kolorem skóry. Teraz możemy sobie zadać pytanie, czy w zasadzie w tym momencie jest już mic drop i możemy odejść w świat i głosić tę dobrą nowinę. Otóż nie jest to do końca takie proste. Po pierwsze, musimy pamiętać, że elfy przez długi czas kojarzyły się z tym. To znaczy, elf, uwrzesz psikuśny duszek z Nibylandii, w naszym przekładzie wróżka najczęściej, to był właśnie ów dzwoneczek z powieści Barry'ego, która później została zekranizowana w postaci Piotrusia Pana. I dużo, dużo musiało czasu minąć, zanim przyzwyczailiśmy się do zupełnie innej wizji elfa, bo zapewne gdybyśmy dzisiaj spytali na ulicy, z czym bardziej nam się kojarzy elf, większość przywołałaby ten obraz. Znany z filmografii Petera Jacksona. Ale nie tylko oczywiście, bo przede wszystkim z powieściopisarstwa Johna A.A. Tolkiena, który miał szczególną obsesję na punkcie psikuśnych duszków. Otóż Tolkien stwierdził wiele razy, że on chce stworzyć coś w rodzaju, nazwijmy to, nowej mitologii dla Wysp Brytyjskich. I w ramach tej nowej mitologii dla Wysp Brytyjskich, jak mówi w eseju On Fairy Stories, czyli o baśniach, już możecie usłyszeć to fairy w tytule oryginalnym, zmierzał do tego, żeby zerwać z tym obrazem elfa jako psikuśnego, fruwającego duszka. Strasznie go one denerwowały. Także dlatego, że w klasycznej literaturze angielskiej, jak na przykład w poemacie Nymfidia Michaela Drytona i wielu innych, elfy właśnie kojarzą się nierozerwalnie z tego rodzaju obrazem. Tolkien chciał natomiast pokazać elfy jako nadludzi. Co więcej, aryjskich nadludzi i stworzyć do tego całą gigantyczną mitologię, którą dzisiaj znamy głównie za pośrednictwem Silmarillionu czy Księgi Zaginionych Opowieści. Natomiast cały problem polega na tym, że Tolkien wraz z tym swoim wielkim projektem ożywił także dyskusję, która sięga jeszcze dalej. Chodzi mianowicie o problem związany z mitologią nordycką i tym, w jaki sposób w mitologii nordyckiej przedstawiane jest, konkretnie mowa o Eddzie młodszej Snorriego Sturlusona, w której to czytamy coś następującego. Otóż, many splendid places there are. There is one place that is called Alfheim. Oczywiście to jest tłumaczenie ze staronordyckiego na angielski. There live the folk called light elves. But dark elves live down in the ground, and they are unlike them in appearance, and even more unlike them in nature.
Co to znaczy? To znaczy, że pojawia nam się tutaj pewien szczególny podział. Podział na elfy, które będą jasne i elfy, które będą ciemne. I zresztą bardzo dużo osób, które komentowało te kontrowersje związane z wykastowaniem Jodie Turner-Smith, poniekąd słusznie zauważyło, że przecież mamy już dark elfy, drzoły. Tylko problem polega na tym, że drzoły, zgodnie z tym, w jaki sposób zostały opisane w settingu Dungeons and Dragons, wyglądają tak. Nie wyglądają jak czarnoskóre elfy, a już na pewno bardziej przypominają nam o tej etymologii, prawda? Związanej z Albus Alba Album łacińskim, z białym. Oto właśnie te białe włosy, które pojawiają się zarówno u drzoła, jak i u Falmerów z The Elder Scrolls, z całej serii, ale przede wszystkim z The Elder Scrolls V Skyrim, gdzie Falmerzy nie tylko mają dużą rolę do odegrania w fabule, by nie zdradzić za wiele, ale także przedstawiana jest nam ich dramatyczna historia, historia upadku, bardzo podobna do historii upadku, którą przedstawia Tolkien w Silmarillionie. Ale to przecież nie wszystko. Bo jeszcze mamy elfy w to Dark World, które no, są tak bardzo jasnoskóre, jak tylko może być tego rodzaju postać. I skąd się to bierze? I na czym polega główny problem? Otóż problem polega na tym, że ten podział na elfy, nazwijmy je jasne, i elfy, nazwijmy je ciemne, nie jest taki oczywisty. Mianowicie to nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kolor skóry, ale chodzi bardziej o to, skąd te elfy pochodzą i jaka jest ich natura. I tutaj musimy odwołać się do kolejnych źródeł, które przypomną nam chociażby o tym, w jaki sposób portretowano już dark elfy i nie tylko dark elfy w innych kulturach. No i przykładem tego chociażby jest świetny esej Toma Shippeya, jednego z bardziej znanych tolkienistów, który to Tom Shippey w eseju Light Elves, Dark Elves and Other Tolkien's Elvish Problem pisze następująco. Przypomina, że w edycji Silmarillionu z lat 20, The Earliest Silmarillion tak zwanym, znajdujemy podział na Eldarów pomiędzy trzy grupy. Znowu, Light Elves, Deep Elves and Sea Elves. Sea Elves to chodzi oczywiście o Teleri, Light Elves i Deep Elves to są ci, którzy z jednej strony pozostali w Valinorze, a z drugiej strony podzielili się na różne plemiona Noldorów, które spotykamy w Władcy Pierścieni i Hobbicie. Cały dowcip polega na tym, że we Władcy Pierścieni w Hobbicie nie mamy do czynienia z elfami jasnymi, tylko z dark elfami, o czym za moment. Pisze mianowicie Tom Shippey, że w edycji Quenta Silmarillion z 930 odnajdujemy, iż many of the elfin race were lost upon the long dark roads and never came to Valinor, nor saw the light of the two trees, the dark elves are they. A to oznacza, że ten dark element w dark elf to wcale nie jest tylko i wyłącznie kolor skóry. I tak się składa znowu, że przetrwało to w ikonografii tej, którą możemy obserwować w Dungeons and Dragons, w The Elder Scrolls Skyrim i we wszystkich innych powieściach fantasy, do których mamy możliwość zajrzeć i oczywiście w filmach i w serialach również. Otóż, wedle tego z kolei, co zostało rozbudowane w całym lore, czyli wiedzy o świecie Dungeons and Dragons, dark elfy rezydują w podziemiach. W przypadku Dungeons and Dragons są to podziemia Ferunu, czyli tak zwane Underdark. I owoż Underdark, oczywiście pomijając to, że jest miejscem, w którym rezydują tak elfy, jest również, podziemiem. A podziemia to jest zupełnie inny setting, który nam się nie do końca kojarzy z jasnymi elfami, które kąpią się w blasku dwóch drzew Valinoru, o którym pisał Tom Shippey. Przecież wszyscy wiemy, że te podziemia wyglądają w ten sposób, ponieważ graliśmy w Heroes of Might and Magic 5. I zauważyliśmy, że fakt, iż nie dociera w to miejsce blask światła słonecznego, sprawia, że spowite jest ono takim charakterystycznym półmrokiem. No, zresztą nie bez powodu Underdark z Dungeons and Dragons się tłumaczy jako świat podmroku.
I ten półmrok, te czarne i fioletowe barwy zaczynają towarzyszyć wyobrażeniu Dark Elfów, substytuując niejako ten problem koloru skóry, który w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany, bo rzeczone elfy cały czas mają jasną karnację. Tylko że właśnie coraz częściej, czy to w grafikach fanowskich, które tutaj są widoczne, czy też w różnych estetycznych rozwiązaniach stosowanych na potrzeby chociażby innych uniwersów fantasy, za każdym razem ewokują tę paletę barw. Czerni, fioletu, czasem też takiego charakterystycznego zgniło-zielonego albo trupio-bladego koloru. I nawet w najnowszych iteracjach uniwersów fantastycznych, jak na przykład w Warhammerze Fantasy, ostatecznie gra to sprzed kilku lat, znowu mamy tę paletę czerni i fioletu. A zatem coś musi być na rzeczy w tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie Dark Elfy i w jaki sposób przyzwyczailiśmy się do tego obrazu, że w dyskusji internetowej nawet mówimy, ale przecież Dark Elfy są, to są drowy. Tylko że właśnie to nie są do końca te Dark Elfy, o których moglibyśmy rozmawiać, ponieważ istota tego mroku, który tkwi w elfach mrocznych, jest czymś znacznie bardziej problematycznym. Mianowicie chodzi tutaj o konflikt światła i ciemności. Nieprzypadkowo w Warhammerze Fantasy Dark Elfy z Naggaroth zbuntowały się przeciwko High Elfom z Ulfuanu. Nieprzypadkowo u samego Tolkiena pojawiają się wzmianki o wyższych elfach, które zboczyły na mroczną ścieżkę. Nieprzypadkowo w praktycznie każdej fantasy, z jaką możemy mieć do czynienia, pojawia się właśnie ten konflikt pomiędzy rasą nadludzi, która nie zbłądziła, i rasą nadludzi, która zbłądziła. No i pytanie za 100 punktów jest następujące, to znaczy, czy rzeczywiście chcemy, żeby Dark Elfy, grane przez czarnoskórych aktorów, kojarzyły nam się z walką między światłem a ciemnością, bo przepraszam, ale nie wyobrażam sobie bardziej rasistowskiego scenariusza niż walka jasnoskórych elfów po stronie dobra z czarnoskórymi elfami po stronie mroku. Chyba nie o to chodzi nam, prawda, w momencie, w którym kastujemy czarnoskórych aktorów. A trzeba niestety brać pod uwagę, że w światach fantasy to wyobrażenie związane z walką światła i ciemności jest znacznie bardziej trwałe niż wyobrażenie dotyczące białej i ciemnej skóry. Z tego prostego powodu, że elfy, niespodzianka, nie są ludźmi. W związku z powyższym nie jest to takie proste do bezpośredniego przełożenia. Zwłaszcza, że z kolei jak czytamy w doktoracie Jenny Bergman, The Significant Other, A Literary History of Elves, biel i czerni związana z dwoma rodami elfów u Tolkiena, którego wciąż musimy traktować jako absolutne praźródło dotyczące światów fantasy, miało charakter etyczny. Mianowicie, jeśli elf staje się zły, pisze Jenny Bergman, wpływa to również na jego physis i oczywiście ma pewne konsekwencje w całej linii genealogicznej. Pojawia się także taki związek pomiędzy pewnymi wewnętrznymi właściwościami czy przymiotami, a fizyczną manifestacją właśnie u Dark Elfów. Przy czym żadne z nich, jak przytomnie zauważa Bergman, nie jest nigdzie opisywane jako mające, nie wiem, blond włosy albo rude włosy, czy w jakikolwiek inny sposób nie jest ten wygląd dostosowany, ponieważ jest on absolutnie nieistotny. To, co jest dla Tolkiena znacznie istotniejsze, to jest związek, niestety, pomiędzy czynami, uczynkami, zwłaszcza grzechem pierworodnym, który jest bardzo istotnym wątkiem Quenta Silmarillion, a tym, co nas czeka w przyszłości, jaki będzie nasz los, jakie będzie nasze przeznaczenie. I problem polega na tym, że Tolkien po to, żeby przekazać tę etyczną wiadomość, tę etyczną wartość, wykorzystuje do tego, no obecne za jego czasów w znacznie większym wymiarze niż w czasach dzisiejszych, wątki segregacji rasowej i etnicznej. Dla Tolkiena jasne jest, że Haradrimowie, zawsze mylę ich z Horadrimami z Diablo, będą źli,
No z tego względu, że są ze wschodu i to są muzułmanie przecież, no w odróżnieniu od dumnych mieszkańców Gondoru i Rohanu. Tak samo etniczność jest wykorzystywana przez Tolkiena do tego, żeby pokazać różnicę pomiędzy elfami, które kąpały się w świetle dwóch drzew Walinoru i tych zarazem, które miały styczność z blaskiem pierwotnym Ilúvatara, od którego zostanie tylko stworzona cała Arda, ale i wszystkie stworzenie, a to wszystko, co usuwa się w cień, także u Tolkiena osuwa się w cień etniczny. I na tym polega cały problem, z którym się tutaj zmagamy. To znaczy, trzeba wziąć to pod uwagę w momencie, w którym rozpoczynamy w ogóle dyskusję o tym, jak ich aktorów kastować do światów fantasy, jakie to będzie miało znaczenie i oczywiście z jakimi to się będzie wiązało reperkusjami, bo ja osobiście nie dziwię się fanom, którzy mogą mieć pewne problemy z tym, że w takiej, a nie innej roli widzą elfów, skoro już się przyzwyczaili do tego, że oni wyglądają zupełnie inaczej, prawda? A zatem problem, z jakim się tutaj zmagamy, dotyczy znów kwestii nie koloru skóry, nie etnicznych i nie rasowych. To jest raczej problem z niezrozumieniem tego, do czego służą tego rodzaju estetyczne mechanizmy w narracjach fantasy. Bo przecież to wcale nie jest tak, że nie możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałaby czarnoskóra elfka. Ależ oczywiście, że możemy to sobie wyobrazić. Ba! Nawet jeżeli sięgniemy do grafik fanowskich, zobaczymy tego rodzaju wyobrażenia. Czarnoskóra elfka nie musi od razu oznaczać składającego rytuały mrocznego elfa z Nagarofu, który sprzeciwił się świetlistym elfom z Lulfuanu. Czarnoskóra elfka nie musi oznaczać osuwania się w cień i orbitę wpływów czarnego pana. I czarnoskóra elfka wreszcie nie musi oznaczać skrzywdzonej rasy żyjącej w podziemiach i pozbawionej dostępu do promieni słonecznych. Tylko to, nad czym się powinniśmy zastanowić, to uzasadnienie etniczności wśród elfów, skoro ta etniczność wcześniej dotyczyła tylko i wyłącznie kwestii związanych z etyką i moralnością. No to być może powinniśmy, jeżeli już chcemy rzeczywiście zadbać o to, żeby w świecie Wiedźmina pojawiły się czarnoskóre elfy, zajrzeć sobie na widoczną tutaj na mapie Zerikanię. I skoro w Zerikanii czy w krajach wschodu pustynnych mogą wykształcić się ludzkie społeczności i ludzkie grupy etniczne, które będą miały określony fenotyp z uwagi na takie, a nie inne uwarunkowania klimatyczne, geograficzne i tak dalej, on będzie przekazywany z pokolenia na pokolenie, to czemuż byśmy nie mieli mieć takiej możliwości także wśród istot, których nie ma, czyli elfów? W ten sposób pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, ale unikamy zarazem bardzo szkodliwej sytuacji, w której w dyskursie publicznym po jednej stronie mamy fanów i rasistów, którzy no nie podoba im się, że czarnoskóry aktor będzie grał elfa, ale przecież elfy nie istnieją, więc w czym problem? To ach tak, to zapewne to musi być straszny rasista, skoro nawet coś takiego mu przeszkadza. Jak może? Przecież to jest skandal. A z drugiej strony będziemy mieli tego fana, który powie, no identity politics w Hollywoodzie, no zwariowali, za moment Indianie będą grali elfy. Jedna i druga postawa jest niewłaściwa. Ponieważ jedna i druga postawa wyrasta z całkowitego niezrozumienia tego, jaka jest różnica pomiędzy istotami fantastycznymi, które osadzone są w określonym świecie innym niż nasz, a sytuacją geopolityczną z naszej rzeczywistości. Krótko mówiąc, jak czytacie narracje fantastyczne, albo oglądacie filmy, gracie w gry wideo, które są osadzone w uniwersach fantasy, musicie pamiętać o jednej bardzo prostej rzeczy, ale także bardzo podstawowej, która rozwiązuje wszystkie tego rodzaju jałowe dyskusje w zarodku. A mianowicie takiej, że światy fantastyczne w odróżnieniu od rzeczywistego i narracje fantastyczne w odróżnieniu od realistycznych, osadzonych w świecie rzeczywistym, mają dwa pola odniesienia, a nie jedno pole odniesienia. To znaczy, świat fantasy będzie miał swoje wewnętrzne pole odniesienia, w którym kolor skóry elfa coś znaczy, ale równocześnie możemy ten świat czytać z wykorzystaniem naszego pola odniesienia, w którym
staramy się uwrażliwiać na problemy związane z segregacją rasową i odchodzić od tego jako od szkodliwego stereotypu, który doprowadził do takiej liczby ludobójstw, że w zasadzie nie powinniśmy już dyskutować na temat tego, czy reprezentacje rasistowskie powinny występować w kulturze. Ale to nie oznacza, że mamy nie uwzględniać specyfiki świata fantastycznego, jego swoistości, jego spójności. I jak pokazałem, mam nadzieję, widać, że można doprowadzić do tego, że będzie to uzasadnione. I mam ogromną nadzieję, że Netflix tak właśnie zrobi z Jodie Turner-Smith i że jej obsadzenie w roli czarnoskórej elfki będzie nawet w większym stopniu uzasadnione niż jej rola jako Anny Boleyn. Właśnie dlatego, że światy fantasy mają tu drugie pole odniesienia, które pozwala nam uwiarygodnić to wszystko, co wydaje nam się niewiarygodne i być może przyzwyczaić osoby, które mają problem z tego rodzaju reprezentacjami do tego, że to jest całkowicie normalne. Do następnego.